Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu 52 kroki do zwinności. Dziś chciałabym podzielić się z Wami techniką priorytetyzacji mozgu. Możecie ją wykorzystać podczas ustalania priorytetów dla zadań w Waszych zespołach, czy to projektowych, czy to biznesowych. Zespoły zwinne wykorzystują ją do ustalania priorytetów wymagań w rejestrze produktu. A ja z chęcią korzystam z niej podczas szkoleń, kiedy to wraz z uczestnikami ustalamy to, co jest dla nich najważniejsze, czyli tak zwane must have. To ten zakres gwarantowany, a w przypadku produktu gwarantowana funkcjonalność. Bez niej nasze szkolenie, czy też nasz produkt uważamy za nieukończony, czyli niezrealizowany został cel czy naszego projektu, czy też naszej iteracji sprintu, czy też w przypadku szkolenia, naszego szkolenia. Najczęściej stanowi to około 60% całości. Inaczej to minimum usable subset. Should have, czyli coś, co powinno być, co jest ważne, ale nie newralgiczne, może wymagać tymczasowych rozwiązań. I stanowi około 20%. No i could have, czyli może być, oczekiwane lub pożądane, ale mniej ważne, stanowi również około 20% całości. No i to, co jest pod kreską, want to have, would like to have, czy won't have this time. Ja to najczęściej nazywam, że to są nasze zachcianki, czyli chcielibyśmy to mieć, ale nie będzie tego tym razem. Inaczej poza zakresem. Zachęcam Was do stosowania tej techniki, która w przypadku ustalania priorytetów, pewnie znacie taką popularną praktykę, gdzie nadajemy priorytety od 1 do 3, do 5 czy 10 i pewnie nieraz spotkaliście się z sytuacją, że większość Waszych wymagań, większość Waszych zadań dostaje priorytet numer 1. W tym przypadku musimy bardzo dobrze określić, co musi być, co jest takie minimum, co powinno być, ale nie jest newralgiczne i co może być oczekiwane lub pożądane, ale mniej ważne. No i oczywiście, czego nie będzie tym razem. Na dziś dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!